Składek tam siedzi. Co? Składek tam siedzi, czy nie zrobi? Co oni tu robią? Nastawialiśmy się na dwa wyrównane boje, dostaliśmy dwie jednostronne potyczki i o tym opowiemy dzisiaj w studiu Smok Talk, realizowanym przy współpracy z klubem Aluron CMC Warta Zawiercie przez szósty set i Volley Time. Witamy. Zaczęło się o 14.45 od meczu Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra Aluron CMC Warta Zawiercie. No i tutaj dość przekonujące, łatwe zwycięstwo Kędzierzynem 3-0 z Zawiercianami, którzy zagrali jednak bez swojego rozgrywającego Miguela Tavaresa. Jest z nami drugi trener, Oskar Kaczmarczyk. Oskar, czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o szczegółach absencji Miguela? Dobry wieczór. Przede wszystkim no Miguel od kilku dni miał symptomy choroby, infekcji i wczoraj wieczorem zrobiony został mu test. Od razu czułam, że nie na COVID, na zwykłą grypę, ale ta grypa była na tyle, jest na tyle niebezpieczna dla zdrowia zawodnika. Mieliśmy przykład tego w zeszłym sezonie, że jednak trochę za szybko na parkiet wszedł Łukasz Kaczmarek i skończyło się to dłuższą absencją, dlatego po konsultacji z kilkoma lekarzami podjęliśmy decyzję, że nie możemy ryzykować zdrowia Miguela. Miguel bardzo rwał się, wysłał nam dzisiaj 6 albo 7 razy wiadomość, że on chce grać, natomiast komplikacje, które mogły się przy tej infekcji wydarzyć, to jedno, ale b, musimy też zachować rozsądek i nie zarażać, bo Miguel został przy pierwszych objawach odseparowany od grupy, a natomiast no, wszedłby przede wszystkim w naszą grupę, ale też musielibyśmy ryzykować zdrowie zawodników drużyny przeciwnej, więc nie chcieliśmy tego robić. Wiemy, że to był moment, jeden z dwóch prime time'ów, powiedzmy, w tym sezonie, ale no, zdrowie najważniejsze i musieliśmy podjąć taką decyzję. Pozwolę sobie zadać kolejne pytanie w takim razie w związku z tym, że wyszliście dzisiaj z Michałem Kozłowskim. To jak długo trwała współpraca jego z pierwszą szóstką na treningach, czyli kiedy on wskoczył do grania, tak naprawdę trenowania z pierwszą szóstką? W czwartek, dzień przed wyjazdem do Krakowa, jeśli się nie mylę, bo to wszystko biegnie i po prostu czasami może gdzieś ucieknie mi, ale no, wydaje mi się, że w czwartek, więc mieliśmy jeden trening w Zawierciu i wczoraj typowo przedmeczowy. Okej. Okay. Ktoś chce zadać jakieś pytanie kolejne? Jak nie, to mogę pokombinować. To w takim razie przejdźmy już może do przebiegu tego spotkania, czyli Zaksa wygrała 3-0 i tak jak schodziliśmy się w to miejsce wszyscy razem, to miałem takie przemyślenie, że tak naprawdę to chyba ciężko będzie coś dużo o tych spotkaniach powiedzieć i Zaksy z Zawierciem i Resowi ze Strzemskim Węglem, z racji tego, że to były bardzo jednostronne widowiska, no i musimy tutaj trochę zrobić tak, żeby powiedzieć, że no były to jednostronne widowiska, powiedzieć, że ktoś grał bardzo dobrze i jakoś to jeszcze rozszerzyć, w jakich aspektach bardzo dobrze, żeby nie skrócić tego do tego, że no jedna drużyna była znacznie lepsza od drugiej. No i też pewnie skupić się na jakichś mankamentach poszczególnych drużyn przegranych, czyli teraz mamy na tapecie tę rywalizację Zaksy z Zawierciem. No i jak oceniasz, w jakich aspektach najbardziej Zawiercie odstawało od Zaksy? To, co naszą największą siłą jest w tym sezonie, czyli side-out, niestety to trochę się rozwalił, a nie trochę, a bardzo. Nie mogliśmy skończyć tej pierwszej piłki w kontrze, powiedzmy, też graliśmy poniżej naszych oczekiwań, ale powiedzmy, nie odbiegało to aż tak mocno od naszej normy. Natomiast dla mnie osobiście wszystko się zaczynało trochę od przyjęcia, czyli my wśród tych czterech zespołów, przynajmniej w rankingach, prowadzimy i mamy raczej dość regularne to przyjęcie i dość takie ustabilizowane. Natomiast dzisiaj no jednak było bardzo, naprawdę przeogromna liczba przyjęć gdzieś na trzeci, czwarty metr, lewo, prawo i stąd się zaczęło nasze problemy w grze ofensywnej. To trochę też pokazało, bo ja słucham waszą dwójkę, bo to mówię o szóstym secie i Volley Time'ie, dużo dyskutujecie na temat, kto jest kto jest najlepszym rozgrywającym w plus lidze. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć brak Miguela i to tego, co on potrafi, bo tak, my nie jesteśmy najsilniejszą ofensywnie drużyną wśród tej topowej czwórki,
ale robiliśmy zawsze przewagę w tych piłkach właśnie 3-4 metry od siatki, gdzie gramy bardzo szybko i bardzo pewnie. No z Michałem to dzisiaj tak niestety nie wyglądało i to pierwszy aspekt braku Miguela, drugi aspekt brakło nam jednego z dwóch najlepiej zagrywających w naszej drużynie i to jakbyśmy mogli rozłożyć, tak po prostu powiedzieć czemu, co brakowało przy absencji Miguela, to właśnie przede wszystkim zagrywka i to rozegranie przy trzecim, czwartym metrze. Dodatkowo oczywiście no, im dłużej ten mecz trwał, tym ta wiara w nas po prostu z nas uciekała. Myślę, że dużo za szybko i o to możemy mieć przede wszystkim pretensje, bo wiedzieliśmy, z kim gramy, wiedzieliśmy, jaki to jest turniej i wiedzieliśmy przede wszystkim, że Zaksa, oni nie zrobili tego specjalnie, ale trochę tak patrzymy na nią z punktu widzenia tego, że ten początek sezonu był inny niż poprzednich 5 czy 7 w ich wykonaniu, więc już jakby łatwiej było powiedzieć, że Zaksa to nie jest ta Zaksa. My wiedzieliśmy doskonale, że oni tu przyjechali wygrać i myślę, że jutro to też będziemy mogli zobaczyć na własne oczy. No i oni się rozpędzili. Nie uważam, że grali fantastycznie. Grali swoją siatkówkę. Myślę, że w ataku nie powiem, że zagrali bardzo dobrze. Grali ok. Natomiast to niestety nasz atak siadł. No właśnie 16 bloków punktowych Zaksy w trzech setach to jest wynik bardzo dobry. Ale chciałem zapytać ciebie o to, że najwięcej breakpointów oni robili na ustawieniach ze środkowymi. I z czego mam wrażenie, z czego to wynika, bo generalnie wtedy na boisku nie masz Szodziego, więc w teorii gra obronna drużyny powinna być trochę słabsza. A taki najlepszy wasz moment pewnie to był początek drugiego seta 3-0, skończona ta druga wymiana na 2-0. Widać było dużą wiarę, no i wchodzi Smith i robi się 6-3. Nie do końca jestem w stanie wam odpowiedzieć na to teraz tak, bo jednak po meczu chciałem po prostu o nim zapomnieć i długo w ogóle o nim nie myślałem, później się zaczął ten drugi. Ale natomiast ja zwrócę na uwagę na jedną rzecz, bo Zaksa dzisiaj nie punktowała w przyjęciu, ale no my się wszyscy możemy od nich uczyć fantastycznej taktyki zagrywki. Wielokrotnie po prostu zagrywali przed Urosza Kowaczewicza tak, by go wyeliminować z ataku. Zagrywali w atakującego, by jak najbardziej utrudnić nam rozwiązania w ataku. No, w kwola oni grali naprawdę kapitalnie. David Smith, wiemy dobrze, że jest jednym z tych najlepiej zagrywających środkowych w lidze. Może nie najpotężniej, najsilniej, natomiast to jest gościu, który potrafi wszystko. Dima Paszycki z każdym kolejnym tygodniem zagrywa coraz lepiej i coraz pewniej i też z różnymi wariacjami, ale ja u Piotrka kiedyś to też mówiłem w programie, że niezwykła kultura zagrywki Zaksy z poprzedniego sezonu, ona znikła na początku tego, ale ona wraca i dzisiaj zapłaciliśmy dużą cenę. Oni nas bardzo dobrze taktycznie wypstrykali, eliminowali nam jedną opcję przy tym braku przyjęcia, o którym ja mówiłem, czyli nie mieliśmy tego przyjęcia na półtora czy na pół metra od siatki, tylko jednak na 3-4 i wtedy automatycznie kasowali pierwsze tempo, automatycznie kasowali tego, który przyjmował i wtedy łatwiej im się lokowało, więc może nie odpowiedziałem w 100% na to pytanie, ale chciałem podkreślić, że kapitalna praca. Tam było mało, powiedzmy, taktyki numerkowej, tam była bardzo mocna, idealna wręcz gra przeciwko nam. Jednym z, myślę, niewielu takich pozytywnych punktów w waszej grze był na pewno dzisiaj młody Dulski, który wszedł na boisko i dał świetną zmianę, 9-13 w ataku, a chciałem zapytać, czy potencjalnie, gdyby utrzymał formę, czy jest szansa na to, że zobaczymy go w najbliższych tygodniach w pierwszej szóstce i czy zgodzisz się z tym, że to jest już zawodnik ukształtowany i gotowy do grania w plus lidze? Jest gotowy do grania w plus lidze, natomiast ta liga jest długa, wyczerpująca i z mojej perspektywy jego proces wchodzenia w drużynę jest idealny, czyli krok po kroku, nie wrzucamy go na głęboką wodę. On rwie się i bardzo by chciał być na tym parkiecie, ale myślę, że gdybyście tak usiedli z kartką papieru, zobaczyli, on z każdym tygodniem gra coraz więcej i za każdym tygodniem potwierdza nam, że możemy na niego liczyć. Dawid Konarski jest niezwykle doświadczony i dzisiaj absolutnie nie możemy powiedzieć, oczywiście statystycznie te numerki były słabe, ale też wiemy w jakich momentach i z jakich piłek atakował, więc decyzję mieliśmy dzisiaj, jeśli chodzi o zmiany,
dość prostą, bo chcieliśmy ułatwić, uprościć trochę grę. Dawid jest zawodnikiem specyficznym, potrzebuje dokładnej, szybkiej piłki. Dula jest zawodnikiem, który wykorzystuje raczej swoje parametry fizyczne, więc chcieliśmy po prostu postawić trochę na łatwiejszą siatkówkę. No i Dula się obronił, po raz kolejny się obronił, więc ja nie chcę deklarować, bo przede wszystkim jest to decyzja trenera Winierskiego, ale myślę, że widzimy, że z każdym tygodniem Dula na tym parkiecie jest coraz częściej i to nie jest tak, że ktoś ma u nas zamknięte drzwi do pierwszej szóstki. Myślę, że pora przejść do drugiego spotkania i tutaj nawet jak rozmawialiśmy w kuluarach po pierwszym meczu, rozumiejąc osłabienie Zawiercia, mówiliśmy, że nie no, w drugim meczu to już na pewno będzie tiebreak, na pewno będzie równo. Spodziewaliśmy się zupełnie innej resowi, a chyba i też Jastrzębie zaskoczyło na plus, no bo wrócił Błaje, kapitalnie zagrał Tomek Fornal i to w bloku, i w ataku, właściwie w każdym elemencie na oczach Nikoli Grbicia. No i jakbyś powiedział mu, Oskar, z czego dzisiaj wynikała największa różnica? No bo zaczęła bardzo dobrze Resowia, parę piłek do Muzaja, było 6-2, mówimy o, może będzie tak jak w pierwszym meczu, ale na rzecz Resowi. I potem powolutku dochodziło do gry Jastrzębie, które nie wykonało żadnej zmiany, ale Jastrzębie, które poza Klewę, no, zagrało na kapitalnej skuteczności, efektywności ataku. No to był fantastyczny mecz, bo działo się w nim wiele. Zacznę od tego, że kiedyś Tomek Fornal to mi z liście chyba w kuluarach gdzieś sprzedał, bo ja nie uważam, że on zagrał dzisiaj fantastycznie w ataku. Pamiętacie, ile raz atakował na lewym skrzydle? Nie, myślę, że nie przekroczył 6 albo 7 razy. Na pewno ja pamiętam 3 ataki z szybkiej piłki na lewe skrzydło. Tak, natomiast jeżeli atakował na lewym skrzydle, to atakował z wysokiej piłki i też średnio sobie, powiedzmy, dobrze sobie radził, ale to nie były jakieś kapitalne liczby, natomiast miał wyczyszczone pipy i oczywiście to jest jego siła, że on je kończył, natomiast no, to nie był wybitny mecz. Wybitny mecz to miał Stefan Błaje i to było coś niesamowitego. Ja powiem, przechodząc trochę, co się wydarzyło w tym meczu, bo dla mnie nie z takim troszeczkę mecz ze smaczkiem był tutaj dwóch atakujących, czyli Błaje i Muzaja. Musicie sobie połączyć kropki dlaczego, ale zaczyna się ten mecz i Maciek Muzaj kończy 3 fantastyczne ataki. I mówię, widzę odpowiedź. Natomiast zaraz idzie na zagrywkę. Pierwszą zagrywa super as, tak? I drugą w połowę siatki, w pół siatki. I do tego to było 3-3, a później 1-10. I to niestety trochę takim był mecz, w którym ja nie chcę powiedzieć, że oni nie weszli w ten mecz, bo oni weszli w mecz bardzo dobrze, ale zapłaciła Resowia trochę cenę za to, że w tym sezonie choćby nie grała pucharów i tych takich trudnych meczów, bo oni mają kapitalny sezon i grają naprawdę dobrze, równo. My za tydzień z nimi się spotkamy i będziemy mieli na pewno ciężką przeprawę. Natomiast Resowia zagrała 4 trudne mecze w tym sezonie. Dzisiaj był 5 i przegrała 4. I prawda jest taka, że tutaj podczas takiego turnieju my też zapłaciliśmy za to cenę. To trzeba umieć je wygrywać i to nie chodzi o stricte siatkówkę, ale trzeba umieć naprawdę przetrwać trudne momenty i oni pękli przy pierwszym. Gdybym miał zdefiniować w jednym zdaniu, to P1, nawet w dwóch słowach P1, bo każdy set zaczynał się od tego, że tracili seryjnie punkty w tym ustawieniu. Dokładnie. Oczywiście wracając do Tomka Fornala, to co on robi w bloku, to było dzisiaj, to ciężko komukolwiek chyba było przejść, ale po drugiej stronie był zaś Błaje i naprawdę ciężko się grało Resowi dzisiaj w bloku. No nie mogę powiedzieć, nie mogę przejść obok, tak, gdy Falko kompletnie nie wszedł w ten mecz, ale jak ktoś widzi mecze na powtórkach, to on tego nie dostrzeże. To, co Stefan dzisiaj robi w bloku, kiedy on najpierw się instalował w powietrzu, a później dopiero rękami machał i szukał tam gdzieś, no nie dawał szans tak naprawdę temu TJ-owi. Później Resowia próbowała obracać, szukać swojego rytmu gry, ale bardzo szybko Jastrzębie to im wybiło z głowy. Tak jak mówię, ani Tomek Fornal na lewym skrzydle, bo Pipe był kapitalny, Kleveno, który przez cały mecz w zasadzie no nic nie robił, poza tym, że był klejem, tak? Czyli ta jedna kapitalna obrona nogą, gdzieś tam dwa ważne bloki, ale po prostu Jastrzębie dzisiaj wygrało siłą. Dawno nie widziałem Bena Toniutiego też tak dobrze grającego. No, przyjechali na ten turniej przygotowani do jutrzejszego wielkiego starcia. Wracając do Resowi,
to nie jest absolutnie psztyk no, tylko w nos, czy by nikt tego tak nie odbierał. Mecze, ja mówiłem o tym też niedawno, że mecze takie finałowe, w turnieju finałowym Pucharu Polski trzeba umieć grać i sobie będzie się musiała uczyć ich na żywo. I niestety nie zdążyła się nauczyć, a jednak i Jastrzębie grające kilka trudnych spotkań więcej, a my ostatnio z Zaksą się przecieraliśmy na okrągło i po prostu Resowi brakło, wydaje mi się, przede wszystkim takich mecz pod wysokim napięciem. W takim razie streściłeś w zasadzie już wiele aspektów tego meczu Resowi z Jastrzębiem, więc może przejdźmy też z racji kończącego nam się czasu do tego, jak może wyglądać jutrzejszy finał i skoro byliśmy przy Jastrzębiu, to gdybyś mógł wskazać jakieś słabe elementy, które ewentualnie dało się dzisiaj wyłapać, które może wykorzystać Zaksa. Jeśli mogę rozszerzyć też to pytanie, bo mnie ciekawi, jak w takiej formacji przyjęcia w Jastrzębiu Fornal, Kleveno, Popiwczak układasz taktykę zagrywki. Wczoraj w naszej zapowiedzi turnieju powiedzieliśmy, że może to być tak, że głównie będzie się w Jastrzębiu celowało przyjmującego, będącego w pierwszej linii akurat. Więc jestem ciekawy, jak ty to widzisz. No i gdzie są słabe punkty Jastrzębia? O dziwo, Jastrzębie dzisiaj bardzo słabo przyjmowało, albo inaczej, no na pewno zagrywka RS-owi jest bardzo mocna, ale w połowie pierwszego seta no, zrobiłem sobie taką notatkę, Jastrzębie nie przyjmuje, ale za to broni, bo i przez całe spotkanie de facto oni utrzymywali tą piłkę, były momenty lepsze, były momenty gorsze, natomiast to nie było to Jastrzębie, do którego nas przyzwyczaili w zeszłym sezonie, bo chcę opowiedzieć wam anegdotkę, pod takim kątem, że jak masz taką linię przyjęcia, to nie wiesz, kogo zagrywać. I w zeszłym sezonie oddaliśmy się czystej matematyce, czyli po prostu zebraliśmy wszystkie spotkania i pokazywało nam to, że nie wiem, jeżeli zagrasz w jednego zawodnika, to on i tych trzech przyjmuje bardzo dobrze, to w którego jak zagrasz, to jest najniższy side out. No po prostu gdzieś nie jestem zafiksowany na matematyce, ale czasami jak nie masz pomysłu, to po prostu trzeba jej zaufać. Oczywiście drugi wariant i to jest pójść zagrywać swoją najlepszą zagrywkę, ale ja tak myślę, że Zaksa potrafiła wyeliminować Fornala w poprzednich spotkaniach i ja gdybym miał patrzeć na tą historię ich rywalizacji, bo ona już jest długa, a zespoły jednak niewiele się zmieniły, to myślę, że jutro celem numer jeden będzie Fornal, ale też pamiętam to, co powiedziałem chwilę temu, Zaksa wróciła ze swoimi wariacjami i zmianami rytmu na zagrywce i myślę, że tego powinniśmy się przede wszystkim spodziewać. Swoim zdaniem będziemy widzieli jutro więcej niż 300 i gdybyś mógł się pobawić w typowanie, kto jutro wygra mecz, w jakim rezultacie i wskaż MVP, gdybyś mógł. To zawsze mnie ktoś musi podwłosić. Jak jutrzejszy... Włos to ciężko. No właśnie, pod brodę. Słuchajcie... Jaki trzeci mecz będzie wyglądał? Ja myślę, że dobra, wskażę faworyta, ale dla mnie Zaksa jest faworytem i też myślałem tak przed naszym meczem, bo oni wrócili na swoje tory i grają bardzo dobrą siatkówkę i tak naprawdę bez słabych punktów, bo okej, ich najsłabszym punktem jest atak, ale ten atak jest dalej na bardzo wysokim poziomie, natomiast oni przeganiają tą ligę w grze blokobrona. Absolutnie tutaj widzę ich przewagę, chociaż tak gadam, to mówię do was i przypominam sobie tego Fornala i Bułaje dzisiaj na bloku, więc nie wiem. Stawiam na Zaksę z racji tego, że to jest zespół potrafiący wygrywać i tu będzie, myślę, że dużo bardziej wyrównane spotkanie, chociaż słuchajcie, to są mecze, w których wiele razy wychodzimy z hali i mówimy, kurczę, miało być wielkie siatkarskie widowisko, a jest 3-0, bo to są mecze win or go home i bardzo dużo odgrywa tutaj strefa mentalna, gdzie jak zespół zaczyna czuć, że przeciwnik nas łamie i nie jest w stanie przetrwać tego momentu, to ten mecz się kończy 3-0. Zaksy się nie da złamać i jestem tego pewien. Jastrzębie dzisiaj pokazał fantastyczną siłę taką zespołową, ale gdybym miał wskazać, kto może pęknąć, to może pęknąć Jastrzębie. Jeszcze MVP chciałeś, tak?
Jeszcze sobie pozwolę na jedno pytanie, Kuba, oddam za dzieci mikrofon, bo pytałem o taktykę, jak można serwować w Jastrzębie i z kolei ja obserwując waszą rywalizację przeciwko Zachsie, to miałem takie wrażenie, że im więcej zagrywek w Bednoża, tym teoretycznie może być prościej. W takim razie, jaka, jeśli możesz powiedzieć, taktyka wasza była na dzisiaj na serwowanie, to znaczy na kogo celować i ewentualnie właśnie gdzie szukać słabych punktów w Zachsie pod kątem tego, że tam jest Bednoż ustawiony w formacji przyjęcia? To odpowiedzieć na pytanie, no to wiadomo, że też oprócz taktyki wychodzi też jakość tej zagrywki i ta celność. Na pewno najsłabszym zawodnikiem w przyjęciu jest Bartek, ale dzisiaj naprawdę grał dobrze, oprócz trzeciego seta, ale mam wrażenie, że gdybyśmy zrobili podsumowanie jego po przyjeździe do Polski, to początek trzeciego seta za każdym razem jest taki spadek, on później się odbudowuje, ale dwa pierwsze sety grał naprawdę dobrze. I akurat jeśli chodzi o Zaksy, to myślę, że chyba każdy zespół w Polsce ma taką samą kartkę, czyli tam nie jak ten w drugim kolorze koszulki jest, to tam w niego nie zagrywajcie, a trochę wariacje i wasze najlepsze zagrywki pomiędzy Bednożem a Śliwką trzeba zastosować, no bo Szurzy jest, no właśnie tak, ja lubię być trochę przekorny, ale ja nie wiem, czy bym nie wskazał, że jutro MVP będzie Szurzy, chociaż wątpię w to, bo jednak libero, bardzo ciężko odebrać tą nagrodę. Na pewno Szurzy mógłby zostać MVP pierwszego meczu, może waszego z Zaksu, tego barażowego Widzemistrzów. No i chyba na tym zakończymy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w ramach Smok Talk. Był z nami Oskar Kaczmarczyk, Zaluron CMC Warty Zawiercie. Był z nami Filip Kurfanty, szósty set. Piotr Siekierski, Volley Time. Kuba Lewandowski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia.